dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Jak? Podoba się? No, trochę się podobało. Wrażenie, nie? Panie trenerze, jak dzisiaj? Zobaczymy. Boisko wszystko pokaże. Macie plan na nas? Podaję go na nas. Cześć. Jaki wynik dzisiejszego meczu przewidujesz? 1-1. Dla kogo? To jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Wiem się, że Arka będzie prowadziła 1-0 i potem będzie remis 1-1. Dobrze, dobrze. Jak tam chłopaki Murawa? Słaba. Trochę lepsza by mogła być, nie? No. Trochę jednak muszę jeszcze poprawić tą Murawę. Na lepszej chyba jeszcze nie graliśmy. No. Tak szczerze. Powiedzmy, jak ocenisz obiekt? Piękny obiekt właśnie. Jestem zafascynowany projektem tego stadionu. Ty nie byłeś tu jeszcze na nowym stadionie, nie? Na starym byłeś? Na nowym byłeś? Nie, na starym byłem, tak. Na starym byłeś, bo pamiętam. Graliśmy tu parę wystarczająco, meczy. Nie? I z klasą, co? No, powiedz mi, jak oceniasz tam Murawę. No, myślę, że powinniśmy tu przysłać naszego Daniela Czułka. Żeby zobaczył? Żeby zobaczył, jak wygląda Murawa i żeby nie żył historią. Bardzo kameralny, miły obiekt, ludzie przyjaźni, kibiców wpuścili, wszystko jest dobrze. Początek troszkę bojaźliwy, ale z minuty na minutę coraz lepiej to wyglądało. Mieliśmy swoje sytuacje, myślę, że troszkę zimnej krwi pod polem karnym, lepsze rozegranie i można tu się pokusić o jakieś bramki. Na pewno nie ma się czego bać, bo drużyna Termaliki wcale nie jest drużyną jakąś lepszą. Strzeli bramkę taką troszkę przypadkową na początku meczu i myślę, że w drugiej połowie wyjdziemy ofensywnie i coś strzelimy.
wypunktowali nas, no co z tego, że ładnie graliśmy w piłkę i optycznie nasza przewaga, jak straciliśmy bramki w dwóch takich sytuacjach, gdzie nie powinniśmy stracić bramek, no gorzka lekcja, gorzka piłkułka, trzeba przełknąć, zregenerować siły i grać dalej. Wiadomo, no tak się mecz ułożył, to jest mecz na wyjeździe, teraz mamy mecz u siebie i myślę, że kibice nam pomogą.